Witam. Dzisiaj będę chciał Wam pokazać okrzesywanie dwoma gałęziówkami. One są bardzo podobnej mocy, różnią się głównie tym, że jedna ma chwyt górny, a druga ma chwyt tylny. Tutaj widzieliście, jak tnę małą gałęziówką Rurisa z chwytem tylnym i powiem Wam, że bardzo mnie zaskoczyło, jak fajnie i przyjemnie tnie się właśnie tego typu gałęzie, okrzesuje taką małą, lekką gałęziówką z chwytem tylnym. Do tej pory robiłem to zwykle gałęziówką z górnym chwytem, dlatego że jest po prostu lekka. To była najlżejsza moja pilarka, więc oczywiste było, że ją wezmę do takiej pracy. Natomiast tutaj przekonałem się, że jednak chwyt tylny, ale równie lekka gałęziówka, to jest jeszcze lepszy pomysł. Teraz z kolei zobaczmy chwilę, jak pracuję właśnie tą gałęziówką z górnym chwytem. Zwróćcie uwagę, że troszkę mniej poręcznie jest tutaj tak manewrować nią, niż tamtą poprzednią. Ah.
A więc tak generalnie mówiąc, to oby te pilarki są fajne w takiej pracy, bo przesuwaniu, bo są bardzo lekkie, ale gdybym miał wybrać którąś z nich, to jednak wybrałbym skwytem tylnym, lepiej mi się pracowało. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w innych filmach.